Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a przed wami top 13 najlepszych serii roku 2016 według was, widzów! Swój głos oddawaliście w trzech kategoriach w specjalnej świątecznej grankiecie, a oto wyniki jednej z nich. Miejsce 13 zajęło Reigns, czyli gra, w której bawimy się tak naprawdę w króla. Jest to bardzo ciekawa, sprytna karcianka, w której wybieraliśmy, czy zgadzamy się, bądź nie zgadzamy się z osobami, które nam prezentują swoje potrzeby, bądź wymagania stawiają przed nami. Mi się w nią grało całkiem przyjemnie, do momentu, aż po prostu po jakimś czasie karty stały się już dość powtarzalne, rozgrywka stała się troszeczkę monotonna, ale nie ukrywam, że cały czas jest w tej grze taki aspekt, który próbuje ciągnąć nas dalej, tak? Czyli te pojawianie się diabła. Uważam, że ta gra była po prostu dobra. Nie była wybitna, nie była też tragiczna. Teoretycznie wydaje mi się, że byłaby o wiele bardziej przystępna na mobilne technologie, bo ona jest przyzwyczajona, przystosowana do takiego tinderowego latania paluchem w lewo i prawo, ale ogólnie, jak na moje gusta, może być. Miejsce 12 to Firewatch, gra, w której prowadziliśmy postać strażnika lasu, który kontakt miał jedynie ze swoją koleżanką z pracy przez walkie-talkie. To w tej serii narodził się Duket Bunior, czyli już można by powiedzieć taki mem kanałowy, bo w tej grze w którymś momencie znajdowaliśmy po prostu małego żółwika. Mogliśmy mu nadać imię Buket Junior, ale oczywiście moja lama słowna musiała zagrać pierwsze skrzypce i nazwałem go Duket Bunior zamiast Buket Junior. Gra ogólnie była spoko, miała tam swoje elementy takie, można nawet by powiedzieć, że grozy, ale nie miało to nic wspólnego z horrorem. Wydaje mi się, że tak naprawdę konkluzja mogła być bardziej rozbudowana niż była, ale ogólnie gra mi się bardzo podobała, miała fajny aspekt tego, że mieliśmy kompas, mieliśmy mapę i musieliśmy po prostu eksplorować te plansze, jak nam się wydawało, że powinniśmy ją eksplorować. Była dość w sumie nawet liniowa. Wybory, których dokonywaliśmy, teoretycznie zmieniały tylko nastawienie do nas, tej naszej kochanej koleżanki z walkie-talkie. Natomiast sam gameplay prawdopodobnie niczym by się nie różnił. Ładna graficznie, klimatyczna, nieporywająca jak na mój gust, ale rozumiem wasz wybór, szanuję i jak najbardziej zgadzam się z tym, że powinna znaleźć się w top 13 tego roku. Miejsce 11 to Fez. Cieszę się niezmiernie, że Fez znalazł się w tej 13 najlepszych serii według was. Dla mnie to jest jedna z najlepszych gier ever. Super klimat, super muzyka, super znajdźki. Wszystko naprawdę, jak dla mnie, było na miejscu, grało, banglało i z wielką chęcią zagrałbym w Feza 2, jeżeli kiedykolwiek wyjdzie, choć prawdopodobnie nie wyjdzie. Żeby było ciekawie, Feza cały czas jeszcze przechodzę, to nie jest ukończona seria. Niemniej grę już jakiś czas temu, parę lat temu przeszedłem i wiem, że jest genialna, dlatego zgadzam się z wami jak najbardziej, także można powiedzieć, że jestem z was dumny. Miejsce 10 to Human Fall Flat. Gdyby szynka była ze mną, zdecydowanie by się zgodziła z tym, że jest to jedna z najfajniejszych gier kooperacyjnych, w jakie mieliśmy możliwość zagrania w zeszłym roku. Dwie pierdoły, które robią niesamowicie pierdołowate rzeczy, ale w tym wszystkim było mnóstwo pomyślunku, mnóstwo zabawek. Można było potraktować tę grę jako sandbox, choć tak naprawdę cel zawsze był jeden. Dojść od punktu A do punktu B. Brakowało tej grze tak naprawdę fabuły. Tak mi się wydaje, brakowało jakiejś historii wokół tych postaci. Mam nadzieję, że kolejna gra tych twórców, bądź tego twórcy, będzie jakaś taka bardziej z głębią. Mimo to uważam, że to nadal jest jeden z najlepszych koopów, mimo to, że miał brak fabuły. Mogę jeszcze dodać tylko to, że z wielką niecierpliwością razem z szynką czekamy, aż pojawią się nowe etapy w Human Fall Flat, jak również czekamy na to, aż wyjdzie edytor plan, żebyśmy mogli trochę pobawić się w workshopie tymi wszystkimi zabawkami. Także jak dla mnie gra wyśmienita, zabawna, fajna, grywalna. Miejsce numer 9. Obduction. Obduction, czyli gra przygodowa, która miała niesamowicie dobrze zaprojektowany świat. Bardzo fajną historię, niezbyt skomplikowaną, może z lekko niedopracowanym również zakończeniem, które skończyło się na zasadzie takiej: o, to już koniec, a, stało się to, co myślałem, o, okej. Ale sam gameplay, sam pomysł na stworzenie świata naprawdę bardzo fajny.
fajny. W końcu stworzyli tę grę twórcy Mysta, tak? Czyli studio Cyan. Mam nadzieję, że w przyszłości stworzą jeszcze jakieś fajne gry przygodowe. Ja się na pewno przy Obduction bawiłem świetnie. Nie jest to na pewno najlepsza gra przygodowa, w jaką grałem w zeszłym roku, ale podobał mi się level design, podobały mi się zagadki. Nie było jakieś super ekstra skomplikowane. Czasami było to irytujące, że trzeba było przejść przez pół, prawda, świata, żeby dotrzeć z jednego miejsca do drugie, ale mimo wszystko były jakieś skróty, były przemyślane, no te rzeczy, no to jakoś nie mam się w sumie czego przyczepić, do czego przyczepić. Fajna gra i cieszę się, że również spotkała się z waszym uznaniem. Miejsce ósme przypadło The Escapist sezonowi 13. O tej grze chyba nie muszę nic mówić więcej. Jest to gra, którą ograłem najbardziej na tym kanale. Jest to gra, w której można powiedzieć, że zaistniałem na YouTubie. Jestem tej grze wdzięczny za to, co mi dała, co wam dała. Wielu z was kojarzy mnie głównie z The Escapist. Wielu z was zaczęło mnie oglądać dzięki tej serii, więc no ja tutaj tak naprawdę co sezon, co koniec sezonu wypowiadam się w bardzo podobny sposób o tej grze, że staram się ograć wszystkie więzienia. Gra jest naprawdę, jeśli chodzi o samą mechanikę, bardzo sprytnie pomyślana, prosta, fajna, choć no już no po 13, po 14 już teraz łącznie sezonach, które ograłem, robi się już trochę wtórne, ale fajne jest to, że czasami twórcy dorzucą coś nowego. Brakuje mi jednak takich jakichś przełomowych zmian, typu nowe sposoby ucieczki, nowe przedmioty. Oczywiście one się pojawiają, ale w bardzo takim ograniczonym stopniu. Bandcamp było ciekawe, ale nie aż tak, żeby mnie naprawdę powalić na kolana. Tak naprawdę ciekawsze wydawało mi się Jingle Cells, czyli sezon 14 następny, ale jak widać wam 13 sezon przypadł do gustu, więc ja tu nie mam nic więcej do dodania. Miejsce siódme to Party Hard. Pamiętam, jak zacząłem nagrywać pierwszy odcinek, że miałem cholernie duże obawy, czy ta gra w ogóle mi się spodoba, bo jest to gra, w której po prostu chodzimy sobie ludkiem i mordujemy wszystkich na planszy, koniec, następny etap i wszędzie to samo, to samo, to samo, czasami jakaś pułapka, czasami jakiś trik, czasami uciekamy przed policjantem, czasami użyjemy jakiegoś przedmiotu i w sumie tyle. No gra miała fabułę, przyznaję, gra miała jakieś swoje pomysły faktycznie, ale no do tej pory czuję, że Party Hard było grą, której ja bym nigdy nie wybrał do top 13, mimo że się naprawdę dobrze oglądało i widziałem po was, że z wielką chęcią oglądaliście rzeczywiście odcinki z Party Harda. No dla mnie gra była po prostu w porządku. Była okej, była fajna, pograliśmy, zapomnieliśmy, może jeszcze kiedyś do gry wrócę, może jeszcze nagram kiedyś tego nieszczęsnego koopa, żeby sprawdzić jak ona hula w koopie. Czy będzie Party Hard 2? Ciężko powiedzieć. Końcówka pokazywała to, jakby rzeczywiście twórca zostawił sobie, prawda, furtkę. Zobaczymy jak będzie, nie ma tutaj co więcej gdybać. Jak dla mnie po prostu gra całkiem w porządku. Miejsce szóste. The Room 2. No i teraz przechodzimy do tych gier, o których mogę znowu opowiadać godzinami, czyli gry logiczne, tak? The Room 2 to była druga odsłona gry, w której mamy po prostu zestaw pudełek, które obracając je i szukając różnych elementów, jesteśmy w stanie znajdywać sekrety, zagadki, otwieramy jakieś mechanizmy, które nas doprowadzają do kolejnych zagadek. Akurat w dwójce, w odróżnieniu od jedynki, było to, że mieliśmy wiele tych pudełek. Nie było to jedno pudełko, tylko było wiele miejsc, wiele elementów do rozwalania. Cały czas czekam, aż pojawi się The Room 3, czyli trzecia odsłona na pecety, bo oczywiście na mobilu nie mam zamiaru tego grywać. Czekam, aż wyjdzie wersja pecetowa. Tak samo jak jedynka, dwójka mi się podobała. Cieszę się, że jest w top 13 waszych ulubionych serii. I mam nadzieję, że z każdą kolejną serią coraz więcej będziemy dowiadywać się o tym, kim jest ten tajemniczy AS i czy w ogóle jeszcze twórcy mają w planach rozwijać tę grę, czy może na przykład eskalują The Room do jakiejś większej gry. Może jakoś również łącząc historię. Jak dla mnie bardzo fajna, niedroga gra logiczna, bardzo na plus. Miejsce numer 5 to Replika. Replika, która okazała się, czy mogę ją nazwać czarnym koniem 2016 roku? Pojawiła się nagle, jak tylko zobaczyłem ją na Steamie, pamiętam, gra jednego ekranu, coś jak Papers, Please, tak? Gdzie musimy, po prostu mamy telefon terrorysty i musimy dowiedzieć się wszystko o nim. I te plot twisty, które pojawiały się później w historyjce, bardzo prostej niby historyjce, ale naprawdę wciągającej, powodowały, że ta gra niesamowicie dobrze się oglądała. Ona biła, pamiętam, rekordy oglądalności. Coś jak Please Don't Touch Anything, pamiętam. Czy jak Pony Island. Naprawdę bardzo przemyślana, fajna gierka. Liczę, że więcej takich gierek będzie się pojawiało.
miała swoje zagadki, bardzo przemyślane, pomysłowe. Wcale nie bolało to, że jest pikselowa, że nie jest w 3D, że nie można sobie tego telefonu obracać, zdjąć przed klapki z baterii. Być może następna jakaś replika 2 powstanie albo coś innego na tej zasadzie, gdzie rzeczywiście będziemy mieli telefon w 3D, będziemy mogli się bawić jakoś bardziej realistycznie. Niemniej, bardzo, bardzo fajna gra, niesamowicie dobrze się oglądała, jeszcze raz przypomnę. Więc jak dla mnie bardzo oczywiste było też to, że pojawi się w tym top 13 waszych ulubionych gier. Miejsce numer 4 to Enter the Gungeon, czyli gra, w której po prostu przechodzimy od pokoju do pokoju, likwidując masę przeciwników, w tym przypadku nabojaków i pokrewnych. No, jeśli chodzi o ten gatunek, to naprawdę wydaje mi się, że Enter the Gungeon w moim odczuciu zdecydowanie na przykład przebija The Binding of Isaac. Jest to gra płynna, z humorem, z pomysłami, z niesamowitym arsenałem broni i przedmiotów, które urozmaicają rozgrywkę. Co prawda jeszcze nigdy nie udało mi się Enter the Gungeon przejść i pokonać tego 5. poziomu w kuźni, niemniej uważam, że rzeczywiście jest to jedna z najbardziej dynamicznych, fajnych i regrywalnych gier, bo w tę grę można grać i grać i grać i grać i w nieskończoność po prostu grać. Nawet jak się grę przejdzie, jest tam jeszcze tyle innych sekretów poukrywanych, że można rzeczywiście się w nią bawić jeszcze latami. Czekam z niecierpliwością, aż wyjdzie Supply Drop Update, czyli darmowe DLC do Enter the Gungeon, bo w momencie, kiedy nagrywam tę topkę, jeszcze to nie wyszło. Jestem ciekawy, jakie dodatki dojdą do tej gry. Jest to również gra, która, jeżeli kiedykolwiek pojawi się w niedzielnej grankiecie, zawsze ją wygrywa, więc przestałem już tak naprawdę wrzucać ją do tej grankiety, bo nieważne jaką konkurencję jej dam, i tak zawsze wygra. I więc dlatego dziwię się, że skoro jest to gra, która tak bardzo dobrze jest przez was oceniana i lubiana i chcecie ją oglądać, ma dopiero 4. miejsce. Czemu nie jest w 1. trójce? To dla mnie zastanawiające. No ale tak wyszło z głosowania, więc no cóż, dobrze, że chociaż jest to 4. miejsce, chociaż 4. miejsce uznawane jest prawda za najgorsze, tak? Więc dobrze, zostawiamy 4 i wchodzimy w końcu na podium. Miejsce numer 3, czyli brązowego schabowego, wygrywa Stardew Valley. Łomatko! Jeśli chodzi o farmerskie gry, to Stardew Valley rzeczywiście jest grą najlepszą. I nawet mimo to teraz i regrywalną, bo każdą nową grę możemy zacząć z zupełnie nowej wsi, mimo że cała reszta wygląda tak samo, więc nie do końca czuję, żebyś chciało się graczom grać od samego początku, ale widocznie się gra, bo się gra sprzedała w niesamowitych też liczbie kopii. Ja się bawiłem przy niej świetnie, nagrałem z niej 36 epizodów, i to jest chyba gra, o którą najczęściej pytacie: Staszek, kiedy dalej będziesz grał w Stardew Valley? A ja za każdym razem powtarzam, że no gra, jeśli chodzi o ogrywanie ją w serii na kanale, stała się już zbyt monotonna, zbyt nudna, tam cały czas już wszystko było tak bardzo powtarzalne. Wiem, że tę grę powinienem dociągnąć choć do końca 1. roku, i mimo że mówiłem, że pojawi się być może jakieś tam 5% szansy jest, że pojawi się na streamach, to jednak cały czas nie mam parcia, żeby do tego Stardew Valley wracać. Ja się grą po prostu już trochę znudziłem i zmęczyłem, ale ogólnie jak miał ją oceniać, to naprawdę jest bardzo dobra, z fajnymi postaciami, fajnymi historiami, z bardzo przemyślanymi mechanikami. To tak jakby wziąć wszystkie Harvest Moony, z których oczywiście Stardew Valley czerpał silnie inspirację, i zrobić, wziąć wszystko z tych Harvest Moonów co najlepsze i złączyć to w jedną grę. I taki właśnie jest Stardew Valley, więc nie dziwię się, że Stardew Valley wylądował na podium. Do tej pory jestem w szoku, jak bardzo dobrze Stardew Valley się oglądało mimo tej powtarzalności, ale to historia podobna jak z Plague Inc. Niby wszystko dzieje się tak samo, a kurczę, wyświetlenia skaczą jak dzikie. No ale już abstrahując od moich własnych odczuć co do tej gry, dobra gra, nawet bym powiedział, że świetna gra i zasłużyła na brązowego schabowego. Przejdźmy zatem o stopień wyżej, czyli miejsce numer 2. Srebrnego schabowego zdobywa gra Pony Island. Pony Island to jest jedna z tych gier, które również niesamowicie, genialnie się oglądały. Tak jak replika, tak jak Please Don't Touch Anything. Pony Island, gra, w której prowadzimy tak naprawdę kucyka, który strzela w jakieś dziwne, latające, pikselowe dziadostwa i przeskakuje przeszkody. Niby tak się wydawałoby, że to jest taka gra, ale ona miała drugie, bądź nawet i trzecie dno. Tam jakieś, kurde, diabły się pojawiają. Myśmy tak naprawdę walczyli z ukrytym demonem w komputerze. Pamiętam. I pamiętam też to szukanie tych biletów też. Chyba złapałem, przecież stąd wziął się ten cały mem, tak? Że 12 na 24, przecież, kurde, nawet jeszcze połowę nie zebrałem tych biletów, nie? Nie jestem gościem, który lubi aż tak maksować grę, żeby znaleźć koniecznie te wszystkie 24 bilety, ale to była bardzo fajny taki dodatek, tak? Podatek znajdźkowy, fajnie było tego szukać. Fajne tam też były zagadki, fajne triki.
z graczem, łamanie właśnie tej takiej czwartej ściany. Lubię takie unikalne podejście do gier. Liczę, że jeszcze twórcy Pony Island wydadzą kiedyś taką gierkę podobną do tej. Ona też była takim niby czarnym kucem, można by teraz powiedzieć. Nagle wyskoczyła, nie była zbyt droga, była pokręcona w 3S-y po prostu. Bardzo fajnie ją wspominam, srebro jak najbardziej też jej się należy. Widziałem, tak jakby odzwierciedla to rzeczywiście oglądalność tej serii. No ale doszliśmy do tego momentu, moi drodzy, kiedy trzeba przedstawić najlepszą grę 2016 roku według widzów. A tą grą jest nic innego jak oczywiście The Witness. Nie było żadnej lepszej gry, którą faktycznie grałem w zeszłym roku. I widzę, że wam również udzieliło się moje odczucie. Świetna, niesamowita, po prostu tak bardzo ryjąca banie. Niby gra teoretycznie, gdzie nie ma fabuły, gdzie fabułę tworzysz sobie sam, analizując po prostu audiologi, tak? I patrząc, co na tym świecie się stało. Samemu wyciągasz wnioski. Jest to taka trochę filozoficzna gra, coś jak The Talos Principle, tylko że tam było to chyba wyłożone bardziej dosadnie. I rzeczywiście tam było bardziej na filozofię postawione, tak? No ale The Witness, te pomysły na zagadki, zabawa z plenerówkami, po prostu plenerówki, to już jest taka rzecz, która jest tak charakterystyczna, tak unikalna, że ja nigdy chyba już w żadnej grze nie zobaczę coś tak bardzo wyrazistego. 6 bądź nawet i 7 lat, już teraz nie pamiętam, w produkcji od twórcy Braida. Świetna gra, świetne pomysły, cudownie zaprezentowany świat tej wyspy, świetnie poukrywane sekrety, bardzo pomysłowy level design. Gra kształtem, kolorem, dźwiękiem, no po prostu tu w tej grze jest wszystko, co uwielbiam, wszystko, co mi się też podobało i niesamowicie cieszę się, że w waszym notowaniu ta gra zajęła pierwsze miejsce, bo zdecydowanie w 123% wręcz zgadzam się z waszą decyzją. Nie było lepszej gry w zeszłym roku i pamiętam, że jak już zacząłem ją po paru pierwszych odcinkach, wiedziałem, że nie będzie lepszej gry tego roku i szkoda, że ona się, mimo że nagrałem z niej chyba 28 odcinków, z tego co pamiętam, był z tego przynajmniej jeden stream i to bardzo długi stream, chyba jeden z najdłuższych streamów, który razem z Szynką prowadziliśmy z The Witness. No ta gra jest po prostu nieziemska i zasługuje na wszystkie honory. I ja bym się tu mógł jeszcze prawdopodobnie na wielkie, długie minuty rozgadywać na temat tego, jak świetne było dla mnie The Witness. Choć wiem, że jak czytałem niektóre recenzje, w tej grze po prostu sobie rozwiązujesz panele. No i cały czas chodzi o to samo. O, czasami jakiś będzie twistik na tych panelach, ale cały czas rozwiązujesz tylko i wyłącznie panele. Nie ma żadnego strzelania, nie ma nic. A, jeszcze nie zapomniałem wspomnieć, The Witness był niesamowicie dobrze przygotowany technicznie. Żadnych jakichś dzikich lagów nie było, błędów. Moja karta nie miała żadnych najmniejszych problemów z renderowaniem całej grafiki. Oczywiście, tam większość było statyczna, nie było żadnych elementów, które się za bardzo ruszały, oprócz, nie wiem, chmur czy elementów właśnie takich, prawda, na tych panelach. Ale mimo wszystko, bardzo dobrze zaprogramowana gra. Także czekam na kolejne gry od tych twórców, czekam niesamowicie na to, co jeszcze te ich mózgi wymyślą. I oczywiście będzie to dla mnie must buy, jak tylko pojawi się, prawda, wersja grywalna. Także dziękuję wam bardzo teraz oficjalnie już za obejrzenie tego Top 13 2016 roku pod kątem najlepszej serii na kanale według was widzów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Wszystkie gry, które wspomniałem, oczywiście możecie znaleźć u mnie na kanale. Polecam wam bardzo zerknięcie do katalogu na stronie, czyli www.staszekigraszek.pl/katalog. Będzie to również dostępne w opisie pod filmem. Dziękuję wam bardzo, wielka piona i do zobaczenia w innych odcinkach na Staszku i Graszku, jak również zapraszam was do oglądania innych Grankingów Top 13. Link również znajdziecie w opisie pod filmem. Trzymajcie się, cześć!